21 października w gminie Ostróda odbyła się druga tura przedterminowych wyborów na wójta. Na karcie do głosowania tym razem znalazły się dwa nazwiska. Wyborcy swój głos mogli oddać na Bogdana Bartnickiego i Bogusława Fijasa. Więcej głosów uzyskał kandydat z Samborowa Bogusław Fijas, który wygrał zaledwie o 46 głosów. Wynik cieszy. To, że wygrałem tylko kilkudziesięcioma głosami, no świadczy o tym, że rywal naprawdę był z wysokiej półki. Walka i rywalizacja trwała do końca. No, do 3 razy sztuka. Takie miałem hasło wyborcze. Po raz trzeci startowałem, także no, udało się. Miałem po prostu troszkę więcej szczęścia niż mój kolega. Za trzecim razem Bogusławowi Fijasowi udało się wygrać wybory. Frekwencja wyniosła ponad 35%. Nowo wybrany wójt zaraz po zaprzysiężeniu zabiera się ostro do pracy. Końcówka roku to czas, w którym trzeba zaplanować przyszłoroczny budżet gminy Ostróda. Problemów jest bardzo dużo. Do 15 listopada trzeba przygotować projekt budżetu i to jest podstawowe zadanie. No jest też trochę problemów takich niepalących, znaczy, które trzeba załatwić, mogę powiedzieć, od ręki. No, problem wysypiska śmieci w Morlinach. No, tych problemów naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. W związku z nowymi obowiązkami Bogusław Fijas będzie musiał zrezygnować z funkcji radnego powiatu ostródzkiego. W przeszłości był wicestarostą, a także przewodniczącym Rady Powiatu. Doświadczenie samorządowe ma zaprocentować na nowym stanowisku. Ja jestem doświadczonym samorządowcem, 22 lata funkcjonuję w samorządzie i zdaję sobie sprawę, że bez współpracy z burmistrzem, ze starostą, no będziemy stali w miejscu. No, oczywiście i z marszałkiem i ze wszystkimi, którzy będą chcieli tutaj pomagać i pracować na rzecz rozwoju gminy Ostróda. Kampania na stanowisko wójta gminy Ostróda przebiegała bardzo spokojnie i merytorycznie. Pojawiły się oczywiście hasła wyborcze. Bogusław Fijas do wyboru szedł z hasłem pozytywne zmiany. Jak zapowiada, mają one nastąpić. Szedłem do wyborów z hasłem pozytywne zmiany i te zmiany są niezbędne. No, na pewno również zmiany personalne, ale to nie jest tak, że przychodzi, prawda, nowy wójt, przychodzi Fijas i nagle ktoś ma obawę o swoją pracę. Na pewno takiej sytuacji nie będzie. No. Zaprzysiężenie Bogusława Fijasa na wójta może nastąpić już pod koniec tego miesiąca na sesji Rady Gminy Ostróda. Czas pokaże, czy w gminie nastąpią pozytywne zmiany i jak one wpłyną na życie mieszkańców.